Dzisiaj 5 ciekawostek dotyczących języka chorwackiego, których prawdopodobnie nie mieliście pojęcia, także nie przełączajcie odbiorników. Zacznę może od tego, że język chorwacki w moim życiu pojawił się w pewnym sensie trochę przypadkowo i o tym mówię we vlogu numer 4. Link do niego jest w opisie. Tak samo jak odnośniki do wszystkich kolejnych odcinków, o których tutaj będę wspominał. Co prawda, przypadkowo jednak w moim życiu jest obecny już w zasadzie pół mojego życia, dlatego że mam obecnie w momencie nagrywania tego odcinka 36 lat, a uczę się od 18 roku życia, także no 18 lat już pykło. No ale próbuję się tutaj cofnąć do tego czasu, kiedy faktycznie, no taki trochę zielony, zaczynałem naukę i co mnie najbardziej zdziwiło, zszokowało albo zaciekawiło właśnie, jeżeli chodzi o język chorwacki. Podzielę też ten filmik na części, także będziecie mogli bardzo łatwo się przemieszczać pomiędzy różnymi odcinkami tego filmiku. No i pierwszą rzeczą, która mnie zdziwiła, o której nie wiedziałem naprawdę, jak zaczynałem uczyć się chorwackiego, to to, że tak naprawdę jak będę znał chorwacki, to będę też znał serbski, czarnogórski, bośniacki. Jest chorwacki, serbski, bosanski, hercegowacki, crnogórski, angielski. I speak English very, very. Angielski. Very, very. Ten fragment doskonale znacie z odcinka numer 2. No i on właśnie dlatego jest śmieszny, że Chorwaci zaczęli wpisywać do CV języki typu serbski, czarnogórski i tak dalej. No bo to w sumie w regionie jest dla każdego jasne, że Serb i Chorwat między sobą się dogadają. To tylko w tym kawale, nie wiem czy go znacie, ale jest tak, że no, pyta się obcokrajowiec chorwatki, czy chorwacki i serbski to jest ten sam język, ta odpowiada, że no nie, absolutnie. Ale pyta się w takim razie, czy potraficie się dogadać, a ona mówi, no tak, to ten sam język. No więc coś w tym jest. Myślę, że znając jeden, oczywiście nie ma się żadnego problemu z dogadaniem, ale do CV myślę, tak jeden poziom niżej, śmiało można sobie całą tą resztę wpisać. Czyli na przykład znam chorwacki na poziomie B2, no czyli mogę sobie B1 serbskiego, bośniackiego, czarnogórskiego wpisać. W takim oczywiście dużym uproszczeniu. Także to mnie bardzo zaciekawiło. Zacząłem się uczyć chorwackiego i nagle zacząłem rozumieć na przykład serbskie piosenki. A jeszcze bardziej mnie zaskoczyło to, że ten serbski zacząłem rozumieć lepiej niż chorwacki, chociaż nie uczyłem się go. A to dlatego, że Chorwaci mniej otwierają usta, kiedy mówią. Dialekt serbski jest taki bardziej wyraźny. Więc no pod tym względem w porządku. Oczywiście są kwestie polityczne, są kwestie narodowościowe, czasami nawet nacjonalistyczne i o tym tutaj nie mówimy, ale fakt jest faktem, że jeżeli ktoś przyjeżdża z kraju sąsiedniego w regionie, czyli na przykład show biznes wspólny jest, także przyjeżdża chorwacka piosenkarka do Belgradu, nie dostaje tłumacza, nie ma napisów podczas udzielania wywiadu, tylko każdy doskonale rozumie, co ona mówi. Poza tym, z uwagi na to, że te kilka języków kiedyś były jednym językiem, czyli serbsko-chorwackim, bardzo dużo i tak do dzisiaj się przenikają. Możemy wiele, wiele słów, które w teorii standardem są na przykład serbskim, usłyszeć na co dzień w języku chorwackim. Więc no mimo wszystko nie da się od tego uciec. Czasami wręcz, i to jest trochę paradoks, przejdziemy bardzo płynnie tym samym do punktu numer 2, język serbski i język chorwacki mają więcej ze sobą wspólnego niż same dialekty w obrębie Chorwacji. Czyli na przykład mnie, znając chorwacki, może być łatwiej zrozumieć Serba niż łatwiej zrozumieć Dalmatyńczyka, który mówi w swoim dialekcie czysto.
Także to jest druga rzecz, o której właśnie chciałem wspomnieć. Bardzo silne dialekty, zwłaszcza jak na taki mały obszar w obrębie samego kraju, jakim jest Chorwacja. Także jedna rzecz to jest to. Druga rzecz to jest to, że te dialekty z uwagi na tą moc wchodzą też do języka codziennego, potocznego, być może potem również z biegiem czasu i oficjalnego i są przez wszystkich rozumiane. Czyli to nie jest taka sytuacja, jak na przykład mamy w języku polskim. Ja jako native speaker języka śląskiego mogę tutaj zapytać na przykład, czy wiecie, co to jest babuć, albo czy wiecie, co to jest trusiok. No myślę, że nie. Jeżeli ktoś wie, to niech napisze w komentarzu. Ale normalnie to myślę, że nie. Natomiast Chorwat, każdy wie, że ciacia to jest tata po dalmatyńsku. I nawet mieliśmy kiedyś przykład właśnie na to. W odcinku numer 6, gdzie uczyłem Was poprawnego czytania po chorwacku, może przypomnijmy go sobie tutaj. Kazanowa ty ciacia, płotka to. Pytaj Ankicu, co ci rzekł lepo, otyć? Innym, po prostu wspaniałym przykładem tego jest z dialektu kajkawskiego zaczerpnięte słowo kuziti, czyli rozumieć, ale ono nie jest oficjalne, jednak rozumiane przez wszystkich. W przestrzeni publicznej funkcjonuje, nawet w serialach, filmach. Można się śmiało z tym spotkać, nikt nie udaje nawet, że tego nie rozumie, więc musimy wiedzieć też, co to znaczy ucząc się chorwackiego, zwłaszcza na jakimś tam wyższym poziomie. I tutaj mamy przykład. Jak ty jestem, ty samo ryć, że sad sam naszał posao i nie masz też ta brinut, kurzysz? Nie to baš tako jednostavne. Kako nije, Milena? Je, jednostavne. I to przede wszystkim zaskoczyło mnie jako uczącego się, że z biegiem czasu to nie wystarczyło mi jedno słówko na przykład na pasek albo na rozumieć. Tylko nagle musiałem się uczyć jeszcze też innych wariantów, jeżeli chciałem swobodnie porozumiewać się po chorwacku. Co gdzie indziej faktycznie byłoby na przykład w Anglii zepchnięte do jakiegoś regionu, no i tam mieszkając na przykład w jakimś regionie, no to musiałbym się nauczyć. Dopiero wtedy byłoby mi to potrzebne, żeby kogoś zrozumieć. Natomiast tutaj, żeby zrozumieć język ogólny, zaczynam potrzebować tych regionalizmów. Trzecia rzecz to obfitość tak zwanych fałszywych przyjaciół, czyli słów, które brzmią tak samo albo podobnie jak w języku polskim albo w innym języku, ale znaczą zupełnie co innego. No i oczywiście jesteśmy wszyscy świadomi, że mamy takie rzeczy w angielskim, w jakichś innych językach słowiańskich, które siłą rzeczy muszą być podobne, ale chorwacki moim zdaniem w parze z polskim bije na głowę wszystkie inne połączenia. Także oczywiście czasami może być to ułatwienie, że mamy już to słowo w naszym języku, ale z drugiej strony to, żeby wpaść na to, głowa na to wpadła, że listopad to jest październik, nie pomyślała najpierw o tym 11 miesiącu, tylko od razu o 10, no to trzeba naprawdę uważać. Tutaj będziemy mieli przykład akurat na paradise, bo oczywiście wiadomo, że paradise to... A kruhy salat. No, danas samo zdravo, nema mesa. Ma jel? A šta ta šunka onda viri iz tih sendviče i smrdi sve do ovde? No to si krivo vidjela. To je paradajz. Paradajz, kažeš? No i tutaj się dowiedzieliśmy, że ten paradajz to coś do jedzenia. Paradajz to jest po chorwacku pomidor. Oczywiście można też powiedzieć rajczica, no bo to już wiemy, że na określenie jednego przedmiotu czy tam jakiejś jednej rzeczy mamy więcej słów. Czwarta rzecz, która mnie trochę zaskoczyła, to to, że chorwackie wulgaryzmy nie mają w większej części przynajmniej takiego rażenia jak po polsku. Oczywiście mamy też takie słowa, które są bardzo, bardzo mocne, ale na przykład te z cząstką jebati nawet nie są wypikane w telewizji. Nawet w takich godzinach, kiedy małe dzieci oglądają jeszcze bajeczki. No może w bajeczkach tego akurat nie ma, ale w tych godzinach co lecą, to na pewno. Więc na przykład zajebawati se może być normalnym słowem gdzieś tam użytym. Oczywiście nie jest eleganckie, no bo tam to jeb, ta cząstka mimo wszystko jest.
Zajebavati se to jest to samo co szaliti se, czyli żartować. O, duż, da. Ma, jeste se vi tu dogovorili da me svi skupa zajebavate danas, jeli? I tu se cmačeš s ovom, kako te sram nije. Gdje je Ljubo? U Briselu. A ljudi moji... Pusti. Tutaj akurat było zajebavate me, czyli żartujecie sobie ze mnie. Bo w chorwackim, jak mamy zajebavam se, to żartuję sobie po prostu. A zajebavam koga, czyli to żartuję z kogoś. No i o tym też nie wiedziałem. Myślę, że to faktycznie ma jakieś podłoże w tym, że ludzie tak często tego używają i to po prostu spowszedniało. I ostatnia rzecz, którą tutaj wybrałem, bo oczywiście lista była dłuższa, no ale jako, że odcinek powinien być w miarę zwięzły, no to będzie to, że nie wiedziałem, że istnieją w języku chorwackim słowa, które nie zawierają żadnych samogłosek. Ja nie mogę ovo gledat. A šta, nisam ja kriv, što mi se prst samo do pola slomio. Ne bi ti ja rekao da je on slomljen. Eno i njega, šta ste i doktor? No i tutaj właśnie był taki wyraz bez samogłoski. Było prsyty. Ale w wymowie ta samogłoska się pojawiła. Było prst. Czyli przed R trzeba było wymówić coś takiego jak polskie y. I dzieje się tak zawsze, kiedy to R jest wciśnięte między dwie inne spółgłoski. Wtedy właśnie przed ry wymawiamy y. Tak jak właśnie prst. Także podsumujmy sobie te rzeczy, które mogą być bardzo ciekawe dla kogoś, kto nie zna języka chorwackiego. Także z tego odcinka wiele osób może zaczerpnąć nawet takich, które nigdy nie uczyły się, ani nawet nie zamierzają się uczyć języka chorwackiego, ale chciałyby się czegoś ciekawego o tym języku dowiedzieć, na przykład przed wyjazdem turystycznym do Chorwacji. Pierwsza rzecz jest taka, że chorwacki, serbski, czarnogórski i bośniacki są do siebie na tyle podobne, że nie ma żadnego problemu z porozumiewaniem się między użytkownikami tego języka, a nawet uczący się któregoś z tych języków dogada się bez żadnego problemu w regionie. Czasem nawet, paradoksalnie, zwłaszcza na początku nauki, język chorwacki może pomóc w lepszym rozumieniu serbskiego niż chorwackiego. Dzieje się też tak między innymi dlatego, że chorwacki jest taki bardziej miękki, czyli na przykład jeżeli w serbskim mamy mleko, w chorwackim mamy mlieko, a w Dalmacji mamy mliko. Także jeszcze dalej od tego słowa mleko. Druga rzecz, która jest bardzo ciekawa, to jest to, że wiele regionalizmów wchodzi do użytku codziennego. Najczęściej poznajemy je dopiero na jakimś dalszym etapie nauki, ale jednak do porozumiewania się na co dzień mogą być niezbędne. Przykładem takim jest kužiti, czyli rozumieć. Trzecia rzecz, która może być niezmiernie ciekawa, to jest to, że mamy bardzo dużo fałszywych przyjaciół. Nawet o części zrobiłem już oddzielne odcinki, na przykład o słowie szminka, że to w ogóle nie jest szminka, chociaż coś tam związane z tym jest, no ale na pewno nie jest to ten przedmiot. Kolejna sprawa to jest moc wulgaryzmów. Te, które mają jebati w swoim trzonie, nie zawsze są bardzo mocnego rażenia. Z uwagi na ich powszechne użycie straciły swoją moc. No i przykładem takim może być na przykład zajebavam se, czyli żartuję sobie. Oczywiście mamy też bardziej przyzwoitą formę, na przykład szalim se. To też będzie żartuję sobie. Ostatnia rzecz to wyrazy, które nie posiadają w pisowni żadnej samogłoski, a w wymowie tworzą nam y. Takim przykładem chociażby jest słowo prst, czyli palec, a także sama nazwa kraju chorwacka. Tam też będzie to y. Jeśli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie go skomentować, nie zapomnijcie kliknąć subskrybuj, a także polubić filmiku. To będzie na pewno bardzo ważna wiadomość dla mnie, że to, co robię tutaj, ma sens, a Wam życzę powodzenia w nauce.